Do waszej matury podstawowej zostało 8 dni. Dzisiaj mam dla was starego pewniaka. Natomiast teraz może być, może nie. Byliśmy w funkcjach kwadratowych, więc dzisiaj nierówność kwadratowa zapraszam. po co mi ta matma? No i oczywiście standardowo trzymajcie odpowiedzi do zadań z tamtej pracy domowej. Jeżeli piszesz maturę w tym roku, napisz hashtag w komentarzu. Matura 2024. Zarówno ja, jak i algorytm będziemy wdzięczni, a tutaj trzymajcie materiał, jak korzystać z kalkulatora prostego, bo widziałem, że ostatnio chyba coś tu wystrzeliło na kanale. Rozwiąż nierówność. 2 razy x plus 1 razy x minus 3 jest mniejsze niż x kwadrat minus 9. Taka nierówność kwadratowa do rozwiązania. No, wziąłem taką bardziej skomplikowaną, żeby coś tam było do policzenia jeszcze niż od razu delta i tak dalej, natomiast co chcemy zrobić? Chcemy wszystko, chcemy wszystko przy Rzucić na lewą stronę, tak żeby to było mniejsze od zera, tak? Taka jest nasza pierwsza zasada. No i po wymnażanie. I tu mamy dwa razy nawias razy nawias, czyli tu bym tą dwójkę zostawił sobie na deser. Natomiast najpierw się zajmiemy mnożeniem nawias razy nawias w ramach powtórzenia, bo mnożenie takich rzeczy to jest mnożenie każdego składnika stąd, z każdym stąd. Czyli najpierw x razy x to będzie x kwadrat, potem x razy minus 3 razem z minusem to będzie minus 3x. No i teraz lecimy. 1 razy x to będzie plus x, i 1 razy minus 3 to będzie będzie minus 3 i ważna rzecz, to wszystko musi być w nawiasie, bo my mamy przez 2 pomnożyć wynik tego właśnie mnożenia, które zrobiliśmy. Przerzucamy teraz to na lewą stronę, będzie minus x kwadrat, z minus 9 się zrobi plus 9, no i pięknie elegancko mniejsze od 0. Zanim przez 2, to chyba dobrze by było, chociaż może zrobimy sobie tutaj to jakby w pamięci, minus 3x plus x to będzie minus 2x, to już to pamiętamy, tak? No i w takim razie wymnażamy 2 razy x kwadrat, to będzie 2x kwadrat, 2 razy Minus 2x to będzie minus 4x i 2 razy minus 3 to będzie minus 6 i jeszcze jest minus x kwadrat i jeszcze jest plus 9, mniejsze od 0. Robimy porząd. Wyrazy podobne x kwadrat minus x kwadrat, 2 jabłka minus jabłko, jabłko, czyli x kwadrat, minus 4x, no w sumie tyle, także nic więcej tu nie ma. No i minus 6 plus 9 to będzie po prostu 3 na plusie cyk, Mniejszy od 0. No i to jest ten moment, kiedy można tutaj policzyć deltę, chyba, że jesteście wprawieni, no to jak tak patrzę z mnożenia 3 z dodawaniem 4, to chyba x1 będzie równy 1, a x2 będzie równy 3, natomiast żeby nie było, policzymy deltę. Takie cudeńka, to na rozszerzeniu. Zapraszam. No dobra, no to delta i teraz tak. Jak powoli i nie chcecie się pomylić, to napiszcie sobie z boku, jakie są te współczynniki naszej funkcji kwadratowej. Czyli nasze a to jest to, co stoi przy x kwadrat, czyli stoi 1. Nasze b to jest to, co stoi przy x, czyli minus 4. I c to jest to, co stoi bez x, a to jest po prostu 3. No i teraz b kwadrat to będzie minus 4 do kwadratu, minus 4 razy a, czyli razy 1 i razy c. Czyli razy 3. 16 minus 12 to będzie 4, czyli pierwiastek z tej naszej delty będzie ładnie równy 2. No i x1 równa się minus b, czyli minus minus 4, 2 minusy, czyli będzie plus 4, czyli będzie czwóreczka, minus pierwiastek z delty, czyli minus 2, podzielić na 2, 2 razy 1 to będzie 2. 4 minus 2, 2, 2, 2 na 2 będzie 1. Patrzcie, patrzcie zgadza się. No x2 to będzie 4 plus 2 na 2, czyli 6 na 2, czyli 3. Patrzcie, zgadza się. No i teraz najważniejsza rzecz, trzeba narysować naszą parabolę. Mam nadzieję, że pamiętacie jak to się robi, natomiast no na spokojnie. Tu mamy nasze miejsca zerowe, czyli zaznaczamy sobie miejsca zerowe, które nam wyszły. I teraz tak, w ramach przypomnienia patrzymy na nasz współczynnik, słuchajcie A. To jest najważniejszy współczynnik. On nam mówi, że jak to jest dodatnie, to parabola jest uśmiechnięta, jakby był ujemny, to byłaby smutna. Tak? Jak coś. Ale jest dodatni, czyli my jesteśmy w tej sytuacji. Czyli nasza parabola będzie wyglądać w ten sposób. O, no i teraz patrzymy dopiero teraz, jaki jest symbol nierówności. No ma być mniejszy od zera, czyli interesują nas takie punkty, które są poniżej tej osi, ale należą do naszego wykresu funkcji, czyli to będą te punkty i to ma być mniejsze od zera, a nierówne, czyli tych miejsc zerowych nie uwzględniamy, to będzie otwarte. Tutaj są ujemne wartości, czyli nasza odpowiedź x będzie należał od jedynki otwartej do trójki otwartej, koniec zadania. Mam nadzieję, że będziecie mieli tego pewniaka w tym roku na maturze, bo może być i całkiem fajne dwa punkty do. Zdobycia. Miłego dnia życzę. Pamiętajcie, że 20 maraton aż do waszej matury. Napiszcie, czy byście chcieli jeszcze może jakiegoś live'a na podstawę. A tutaj trzymajcie nierówność do przećwiczenia. po co mi to